Dzień dobry. Dzień dobry. Wpadliśmy dzisiaj na działkę. Zmoknąć, dokładnie. Ja mam płaszczyk i ogarniemy pomidorki. Coś jeszcze ogarniemy? Życie. Chyba nie, będziemy uciekać. Tak. Zrywamy największego bydlaka. Wydaje nam się, że on już bardziej nie dojrzeje. Tu jakieś tam plamki to tak ma, bo ma. Potem tu obok też ma, a już się robi miękki. Także zważymy go też dzisiaj na konkurs, ale tego wam nie pokażemy. Żeby jeszcze nie spoilować. Chcesz nożyczki? Chyba go obetnę, nie? Będzie łatwiej. Tam widzę, że kolejny sznurek nie wytrzymał napięcia. No to później im pokażemy, jak wstaniesz. Bo teraz zasłaniasz. O matko, ale wielki. No nie chcę tu współpracować ze mną. Czy on po koszyka sobie? To naprawdę jakaś wyjątkowa odmiana normalnie. Muszę delikatnie odkładać, bo już mnie Marcel opierdolił, że rzucam pomidorami. Tu jeszcze jest tyle dojrzałych dzisiaj. Coraz mocniej zaczyna padać. O jaku nie pada. A jest... Patrz, ten też będzie spory. O fuck, no. A to jakieś żółte chyba będą. Mhm. To są te niby koktajlowe? Koktajlowe masz tutaj. Gdzie? No te. Aha, no tak. Te, które nie są koktajlowe. Te są koktajlowe, nie? Jakby co, to sprawdziłem na filmie i nie pomyliłem się przy sadzeniu. Na pewno posadziłem tak, jak były opisane, czyli te powinny być koktajlowe, a wygląda na to, że zupełnie inne są koktajlowe. No. Właśnie tak. Co tu leci tej? Patrzcie, samolot. Cały kosz dzisiaj. Dowód na to, że nie jesteśmy z Podlasia. Nie mówimy na samolot. Tylko wiedziała, że to samolot. Z tych astrów, które musieliśmy wyrzucić, się ostał niezauważony i wyrósł. Całkiem spoko. Jeżówka przekwita, będziemy zbierać nasiona. Już w domu u siebie zebrałam. Te jeszcze są nie do zebrania, jeszcze są za mocne. Ale niedługo już. Mieczyki też rosną ładnie. Jednego dzisiaj zabiorę, bo widzę, że leży. To bez sensu, żeby tu leżał, jak może nam zdobić chatuwę. No i największe moje zaskoczenie, czyli te wielkie dynie. W sensie dynie. No astry jeszcze kwitną. A to Adrian ostatnio się nagrywał na ich tle. To wiecie, też pewnie będziemy je ścinać. Znaczy ja będę potem do wazonu. Natomiast tam jest słonecznik. W ogóle jest taka pogoda, że tam są chmury. Sorry, tam świeci słońce. Także wspaniale. Jest fasolka, ale chcę wam pokazać, bo ostatnio jedną dynię już zerwaliśmy. I zerwaliśmy ją za wcześnie. Ja w moich kaloszkach. Zerwaliśmy ją za wcześnie. I była zielona. I okazało się, że jest po prostu jeszcze niedojrzała. Natomiast tu... Czekajcie, zaraz tam włożę rękę, żeście mogli widzieć, tylko muszę się ubezpieczyć.
ubrać. O, widzicie tam? O, prawie o tam jest największy bydlak, jakiego dotychczas chyba wyhodowaliśmy, dyniowy. No i ona zmienia kolor na pomarańczowy, czyli jednak te dynie najpierw są zielone, a później zmieniają się na pomarańczowe. To był ten Jack O'Lantern chyba, czy jakoś tak. W każdym razie dzieje się. Tutaj możecie rzucić okiem na pyry. Też będzie co jeść. Tutaj te mniejsze dynie. O, i jeszcze wam pokażę, bo kwitnie nam pierwszy. Co nam kwitnie pierwsze? Nagietek? Tak. Nie, a nie nasturcja? Nie. Nagietek. Tutaj jeden się otwiera, a tu jeden już rozkwitł. Tadam! Sukces w hodowli. Tu mamy jeszcze do pozrywania fasolkę, ale to zbierzemy może jutro. To nie jest dzisiaj nic pilnego. Natomiast zobaczcie to. Adrian wyszedł właśnie z foliaka. I mamy tyle pomidorów. Więc będziemy chyba dzisiaj napieprzać w słoiki. Albo jutro, nie? Może nagramy coś z tego też. Czy nie? Nie. Możemy im pokazać, ile wyszło słoików z tego w sumie. No burdel na chacie, zrobimy zdjęcie. Dobrze. Będziemy to robić w mojej kuchni, która ma metr kwadratowy. Która jest mikroskopijna. No. Także takie nasze dzisiejsze zbiory. Nie wiem, co chcesz powiedzieć. Zgodnie z zasadą nie znam się, ale się wypowiem. Ale wygląda, że prawie jakbym wiedział, co robię. To powiem wam, co tutaj wlałem, bo zakładam, że dużo ludzi ogląda nas teraz po raz pierwszy i ostatni, także nie widzieli tego odcinka, kiedy sadziłem te sadzonki pomidorów. Więc pomidory rosną u nas generalnie na oborniku kozio-owczym, który się tu przerabiał parę miesięcy w tym miejscu. I przed samym sadzeniem w dołki były wsadzone pokrzywy i kompost, i w tym były posadzone pomidory. A banana nie kładłaś? Nie. A to babcia kładła. I potem... Mówka ci tu chodzi. W trakcie sezonu najpierw były podlewane gnojówką z pokrzyw regularnie. Potem były podlewane dwa razy gnojówką z drożdży. Potem jeden miał suchą zgniznę wierzchołkową, więc był podsypany cały krzak mączką bazaltową i ją podsypałem dwa razy w ciągu sezonu. I potem były podlewane z dodatkiem humusa od dżownic i parę razy gnojówką z bananów. I psikałeś je też czosnkiem chyba, nie? A, i psikałem czosnkiem, bo podobno to zapobiega tej zarazie ziemniaczanej, która jeszcze tu nie przelazło, także może podziałało. O drożdżach mówisz? Ale no podlewałem gnojówką z drożdży. I to chyba wszystko, bo miałem też gnojówkę z ołornika, ale ją podlewałem tylko dynie. No, także to tyle. No i widzicie, jak to wyszło. Chwilowo jest jeden kosz i jedno wiadro. No a w folii jest jeszcze pełno niedojrzałych. No jeszcze dwa razy już zbierałem, nie? Tak, i jeszcze są prawie dojrzałe, także no jest pełno tych pomidorów. I naprawdę te owoce są takie dosyć duże, w sumie wszystkie są takie duże. I bardzo dobre też, bo jemy już od jakiegoś czasu. Także... Czy jesteś zadowolony? Czy o to w tym chodziło? A dzisiaj nie jestem zadowolony. Bo cię komary żerą. Tak. Dobrze, ale czy jesteś zadowolony z pomidorów? Nagrywasz mnie teraz, jak tak. Chcę kichnąć. Tak, jestem zadowolony z pomidorów, zgaś to. Ja też jestem zadowolona z pomidorów. Chociaż nic przy nich nie zrobiłam. Tylko je zjadłam. Przyznaję się bez bicia, że... Ktoś tu nawet do foliaczka nie wchodził. Czasem tak, żeby cię nagrać i żeby ci potrzymać pomidora, no, jak się złamał. Także ja jem i będę robiła przetwory
zgłaszam się. I co chciałam jeszcze powiedzieć, że no wyszło to zajebiście. Nie spodziewałam się aż takich zbiorów po tych wszystkich naszych przygodach i akcjach. Zdrówko, które mieliśmy. Także no foliak nie zawiódł nas. I w sumie ten arbuz, o którym myśleliśmy, że chyba go mrówki zeżarły, to jednak rośnie. Także to też jest fajnie. To jest duży plus. Możesz mi nie przerywać, jak mówię? Polałem się wodą. Kalek. No, a ja wam jeszcze pokażę tego arbuza. Powiem prawdę. Obsikałem się. Foliaka, jak widzicie, żeby nie było, to ja w moim płaszczyku. I ten arbuz wygląda tak. Nie wiem, dziwny jest. Ma jakiś taki osad, ale no nie zdech do końca. No nie wiem, zobaczymy, czy coś z niego będzie. Bo tutaj, jak widać, to chyba go mrówki żrą od spodu. Dobra, idę stąd, bo tu lata też dużo komarów, a ciężej się od nich odgonić. A tu widzicie kwiotki. Okej, wyłażę. Tu pomidory, widzicie, jeszcze niedojrzałe. Tu jeszcze pomidory, tam jeszcze dużo pomidorów. Ogólnie... Szau, ciau. Opa! Groszek przy tym, przy turku. Tu kolejne kwiotki. Także w sumie powiem ci, że dotychczas, tu jeszcze koper, jestem zadowolona z tego, co nam wyszło. W sensie, no tu akurat się obróciłam na kalafiory, które nie do końca nam wyszły. A dzisiaj wieźliśmy kompost z tym kalafiorem i tak śmierdzi. Hardkorowo. Co, ślimaka znalazłeś? Nie, ta krwawnica zasrana. No, u nas ta krwawnica rośnie wszędzie, naprawdę. Ostatnio też już ją powyrywałam, bo powiem wam, że to jest masakra. No jesteśmy dogadane z tą, z Hobby Ino, że jej wyślemy w worku z pokrzywami krwawnicę, jak wykopiemy. Stary wyrywa. To będą takie, wiesz, takie o. No to jedynie z liści coś można zrobić, a ja nie wiem, co się robi. Zdajcie nam podpowiedź, co zrobić z botwiny. Zupę można zrobić też. A kto to będzie jadł? No ty, ja nie, ja to bym... Botwinki bym psu nie dał nawet. Mogłabym zrobić chłodnik z tych liści, ale to bym musiała dokupić buraków jeszcze. A tu patrzcie, jak ładnie nam jarmuż poszedł. I na razie odpukać nic go nie żre w miarę. Chociaż tyle. Kacha ostatnio udostępniła, że właśnie jej żre coś jarmuż. W sensie Kasia z Leśnych Ludków, od Leśnych Ludków, Leśna Ludkowa. I ja myślałam, że nasz w sumie też coś będzie żarło. Ale nie. Na razie. Jak tam chowacze też były przecież. No też były, ale teraz już ich nie ma. A u Kasi były jakieś te gąsienice. Lewisz. Mogłam cię coś zapytać, zanim zaczęłam nagrywać. To przyznaj się, może czemu nagrywasz? Bo nie chce mi się plewić. Nie będę was dzisiaj okłamywać, no. Biedna Martynka przyjechała już zmęczona. No jest dzisiaj tak duszno, okropnie. Naprawdę. Nie da się wytrzymać tutaj. Ale za to jest on. Trzeba być twardym, a nie miękkim. No. Popierdółko. Sam jesteś popierdółka. No to plew. Nie. To jesteś ty popierdółka. W ogóle tak sobie myślę, że teraz mamy raz, dwa, trzy, cztery grządki, z czego, no dobra, powiedzmy, że w sumie trzy, bo tu jest pół zakryte i tu nie ma nic. A jak będą jeszcze tam grządki i tam grządki, to się chyba obsramy. Chyba, że zaczniesz pomagać. Ostatnio ci pomagałam. Ale za każdym razem, a nie wtedy, kiedy ci się chce. Myślisz, że mi się chce za każdym razem? Myślę, że nie. No właśnie.
Ale te kartony miały wstrzymywać chwasty i co? Trochę wstrzymują. Zobacz, ile jest tutaj. Jest chyba różnica, czy nie ma? Nie wiem. Jest różnica, czy nie ma? Trawa tak wyższa od ciebie. A tu co? Szpinak wsadziłeś? Tak. Ten stacek. A w tackach nie trzeba podlać? Nie, chyba. Pójdę zobaczyć. Tup, tup, tup. Pyroki, pyroki. Jak mówi się u was w regionie na ziemniaki? Bo ja jestem z poznańskiego, to pyry, wiadomo. Pyry w tytce. A u ciebie jak się mówiło? U mnie się mówiło ziemniaki. Przyjdę to podlać. Jedna babcia mówi kartofle, a reszta ziemniaki. U nas kartofle się nie mówiło. Ziemnioki i pyry. Mam, ale zobaczcie, jaki tu jest bąbel arbuzowy. Taki dosyć duży urósł już. I tu jest jeszcze jeden, też taka kuleczka, piłeczka. O, widzicie go? Ale fajnie, tylko żeby wyszły. W sensie, żeby dojrzały. I tam jeszcze mamy jednego koło foliaka. Przestawiliśmy go tam. Nie wiem, czy go widać. Ta taka żółto-zielona plamka tam. To jest arbus i on też ma, ale ma takiego dopiero gdzieś. Takiego bąbla bąblowego. Ale duże te arbuzy są. W sensie duże, no. Duże to nie tak jak twój łeb. Ha, ha, ha. Zabawnie. Adrian się polał, widzicie? Na plecach też. Tak sika. Wylazła poza ogródek i tam jest, na kompoście się sama zawiesiła jedna. Pytam Adriana, czy to ona. Mówi, że nie, że to dynia. I tam jest jeszcze żółta jedna i będzie ich jeszcze więcej, więc muszę zacząć im dziergać kubraczki albo wymyślić, czym je popodkładać. A widzieliście, że tu jest pomarańczowa ta Hokkaido? Ładnie rośnie też, tylko wisi oczywiście, nie leży. No więc dynie, to ja nie wiem, co z nimi będziemy robić, natomiast już mam kilka osób, które wezmą je od nas na Halloween na pewno. Z przedogródkowego miejsca. Żegnamy was. Bardzo po polsku to było. Tak. Tak. Kolejny film o niczym. Jak zawsze. Ale teraz jest taki okres w ogródku, że ciągle się robi to samo. Że gówno się robi i takie robimy teraz takie vlogusie bardziej. Tak, o, poczekajcie. I może kiedyś wróci stary niski poziom, gdzie filmy były o czymś. Gdzie filmy były na poziomie kompostu. Ale suche. Dobra. No to nie wytnę tego suchara. No to naura. No to nie wycinaj, jak to ci każe. Do widzenia.